W dzisiejszych SEO Newsach powiemy m.in. o tym, co Google ukrywa pod kryptonimem Projekt Magii i w jaki sposób możecie łatwo pozbyć się artykułów konkurencji z wyszukiwarki. Zaczynamy! 12 kwietnia Google ogłosiło kolejną aktualizację. April 2023 Review Update. Z nazwy aktualizacji zniknęło słówko product i nie jest to przypadek, bo Google postanowiło rozszerzyć system rankingowy. Od teraz wyszukiwarka będzie oceniać wszystkie recenzje, a nie wyłącznie opinie o produktach. Czyli my oceniamy film, grę, markę odzieżową albo restaurację, a Google ocenia naszą ocenę. Incepcja. Aktualizacja, która objęła również polskojęzyczne wyniki wyszukiwania, ma potrwać około 2 tygodni. So how did we end up here? Well, we just came from The New York Times donosi, że Google pracuje nad zupełnie nową wyszukiwarką, jednocześnie planując dodanie do tej istniejącej szeregu funkcji opartych na AI. Cała operacja nosi kryptonim Projekt Magii. What? Żadne konkretne daty póki co nie padły. Rzucono za to kilkoma marketingowymi frazesami o dostarczaniu użytkownikom bardziej spersonalizowanych doświadczeń i lepszym przewidywaniu ich potrzeb. Czyli klasyczne pitu-pitu. Według przecieków, Magi ma jednak zostać zaprezentowany już w przyszłym miesiącu podczas konferencji I/O 2023 i udostępniony milionowi użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Do końca roku liczba ta ma zwiększyć się do 30 milionów. Generalnie w ostatnich działaniach Google da się wyczuć coraz większą nerwowość i pośpiech, no ale trudno się dziwić. Według branżowych doniesień Samsung poważnie rozważa zmianę domyślnej przeglądarki na Microsoftowego Binga, który mocno zyskał na popularności właśnie dzięki implementacji narzędzi opartych na AI. Gra toczy się o wysoką stawkę, bo kontrakt z Samsungiem wart jest aż 3 miliardy dolarów rocznie. Dolary. SEOwcy go nienawidzą. Brandon Mercer odkrył jeden prosty trik pozwalający usuwać artykuły z Google. Na forum społeczności Google Search Console pojawił się ostatnio ciekawy wątek o tym, jak można pozbyć się stron konkurencji z wyszukiwarki. Otóż wystarczy użyć narzędzia do usuwania przestarzałych treści z Google. Po prostu wysyłamy zgłoszenie, że treść danego artykułu została mocno zmieniona i cyk. Konkurencja znika jak Robert Lewandowski w najważniejszych meczach sezonu. Lewandowski! Musimy tylko wskazać jedno słowo, które kiedyś znajdowało się w danym artykule, a teraz go nie ma. A Google w ciągu kilku godzin przestanie wyświetlać zgłoszoną stronę w wynikach wyszukiwania. Właściciel witryny nie ma nic do gadania. Wątek nie umknął uwadze danego Sullivana z Google, który obiecał, że przyjrzy się całej sprawie bliżej. Szef pana Areczka może zacierać rączki, bo Google testuje nową sekcję z tańszymi opcjami. Testy dotyczą okna ze szczegółowymi informacjami o produkcie. W przypadku droższych artykułów Google chce wyświetlać tam różne tańsze alternatywy. Wiadomo, póki co to tylko testy, ale cebula deale mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. I to już wszystko na dziś. Jak zawsze pamiętajcie o subach, lajkach, komentarzach, a my widzimy się po majówce. Cześć! Obiecał, że przyjrzy... Dziwnie to powiedziałam, wiem. Ale nie wiem, czy to będzie słychać na tym nagraniu? Jeszcze raz? Nie, nie, nie.